Ale technika piękna. Teraz ty pokaż swoją. Ktoś chodzi tak, ktoś chodzi przez drabinkę. Dlaczego pływacy robią trening tak czy się rano? Szósta, siódma, na samym początku dnia. Potem cały dzień człowiek jest zmęczony, zniszczony. No ja nie jem śniadań w ogóle. Witam was w serii Podtrzymaj mi drina. Moim gościem będzie czterokrotny mistrz świata w pływaniu Radosław Kawęcki. Witam bardzo serdecznie. Oto i on, znajdujemy się na terenie pływalni WUM i z Radkiem zmierzy się w trzech konkurencjach. Pierwsza to będzie pływanie pod wodą, druga to będzie wyścig na 50 metrów, a trzecia to będzie nurkowanie na czas. Wchodzimy do wody, grzejemy się i zaczynamy. Dobra, wiecie co, ja będę dzisiaj papugował wszystko po mistrzu. Po pierwsze to co widzę, że Radek nie ma tego zegarka, pewnie po to, żeby mniejszy opór wodził, tak? W treningu na pewno przeszkadza. Ja się nie dam oszukać, ja wszystko tutaj podpatruję. Powiem wam tak, jestem pierwszy raz w życiu na basenie olimpijskim, czyli 50-metrowym. I jak się tutaj zanurzy, próbuję się patrzeć na końcu basen, to jest tak daleko, że nie widać nic. Że nie widać, to jest bardzo daleko. Potworna odległość. Ale technika piękna. Teraz ty pokaż swoją. Dobra, wystartuję wolniej troszkę. Albo po prostu zapach. Dobra, teraz wam właśnie wyjaśnię zasady pierwszej konkurencji. Chodzi o to, żeby pokonać jak największy dystans pod wodą. Dowolny styl, zanurzamy się i płyniemy. Mój rekord wynosi 50 metrów, ale to było na basenie 25-metrowym. I tam jest chyba łatwiej z tego względu, że po dopłynięciu do jednej długości można się odbić nogami i dużo zyskać czasu. A ile w ogóle ty życiowo? Próbowałeś coś takiego zrobić wreszcie? Próbowałem, płynąłem 75 metrów. Ja zaczynam, proszę państwa. Moja pierwsza próba na basenie 50-metrowym pod wodą. W połowie drogi jest taka żółty znacznik, to jest 25 metrów. Mój cel to jest dopłynąć co najmniej tam. Każdy metr dalej to będzie dla mnie duże, pozytywne zaskoczenie. Dobra, jeszcze chwila, żeby wziąć kilka głębokich wdechów i zaczynam. Szacun. Żeby psychicznie się nie załamać, to w ogóle nie patrzyłem, gdzie jest koniec tego basenu. Bo gdybym po starcie zobaczył, jak to jest daleko, to bym się poddał. Dopiero jak już było bardzo ciężko, to podniosłem głowę, patrzę. O kurde, to już tak z 15 metrów na oko. Postanowiłem tutaj dopłynąć i udało się, 50 metrów. Kurde, ja jestem szczęśliwy, 50. Teraz zobaczymy, czy to wystarczy na czterokrotnego mistrza świata. Ja muszę biec, żeby go dogonić, ja muszę biec. Mógłbym jeszcze, ale mam zawody zaraz. Tu jest właśnie połowa, czyli 75 metrów. Brawo, mega wynik. Lepeczko. Przypomnę mnie go. Nawet nie wiedziałem, że da się tak na plecach i to samymi nogami szybko pływać. Podobno mam najszybsze nogi na świecie, ale ile w tym prawdy? A nie pływałeś delfinem, pływasz tak na zawodach, startować? Pływam. Ale wolę na plecach. Wolę sufit oglądać niż dno. Konkurencja numer 2. Jeden basen, ścigamy się. To najszybciej przypłynie dowolnym stylem. Dobra, to robimy tak, że Radek płynie bez rąk. Same nogi, żeby miał jakiekolwiek szansę, okej? Okay? Chodzisz to? No dobra. Oto ruszam. Ktoś chodzi tak, ktoś chodzi przez drabinkę. Radek. Same nogi, ja wybieram kraula, czyli najszybszy styl. Jedna długość 50 metrów. Gotowi? Uwaga! Start! Ale dałeś radę.
Powiedz mi, jak on to robi. Bez rąk, same nogi. Kurde. 22 lata pływania. Teraz masz? 32. Zobaczcie, ile daje ciężka praca. 22 lata. Tylko ja nie potrafię biegać, a ty potrafisz. Tutaj się to nie przydało. Wyjaśnij mi proszę jedną rzecz, bo to mnie od dawna zastanawia. Dlaczego pływacy robią trening tak czy się rano? 6, 7 na samym początku dnia. Potem cały dzień człowiek jest zmęczony, zniszczony. Jaki jest z tego sens? Dlaczego? A, wiesz co, zawsze można albo o 6, albo o 8. I moim zdaniem jest najlepiej o 6, bo później masz cały dzień wolny i możesz zrobić bardzo dużo rzeczy. Pójść spotkać się ze znajomymi, pójść z dzieckiem na spacer z jednym, drugim, pobawić się po prostu. A tak to jak zaczniesz od 9 do 11 trening, to później drugi trening, o który chcesz zrobić. To jest drugi. Siłownia. Mi się to wydaje, że to jest najgorsze, co może być, bo tej zimnej wody trzeba wejść głodnym i kurde jeszcze pływać. I... No ja nie jem śniadań w ogóle. Od 22 lat. Od 22 lat nie jem śniadań. Ostatnia konkurencja przed nami, trzymywanie powietrza pod wodą. Bierzemy głęboki wdech, nurkujemy i trzymamy. Robiłeś coś takiego? Próbowałeś? Robiłem, ale się nudzę pod wodą, jak tak siedzę. Więc... Ja robiłem kiedyś coś takiego i najdłuższy czas, do jakiego doszedłem, to było 4 minuty 50 sekund. Oczywiście po kilku treningach. Myślałem, że 3 minuty tak jest realne. I... No dobra, to będzie 2-1, bo ty wygrasz. No właśnie, kurde, widzę, to jest swoją szansę, że może mi się chociaż ten jeden punkt i honorowo uda urwać te. Kurwa, myślałem, że Radek nie zauważy. Bardzo było dziwnie, bo ja już naprawdę od samego zanurzenia, już po 10 sekundzie czułem się bardzo źle. Już mnie tutaj dusiło, po 10 sekundach. Jak się popatrzyłeś na mnie, to mnie znowu przepona zaczęła boleć. Fatalnie to się robiło po tych dwóch poprzednich konkurencjach. Czuć różnicę zdecydowaną, niż robisz to na spokojnie, a robisz na takim zmęczeniu, na takim niedotlenieniu. No i też miałeś kwas pewnie w ciele, nie? Więc to też ma duże znaczenie. No i to tyle, moi drodzy. Nasza potyczka zakończyła się jednoznacznym zwycięstwem Radka. 3-0. Nie miałem szans w żadnej konkurencji. Ja myślę, że i tak powinniśmy być z niego dumni, bo po pierwsze ja trenuję już 22 lata i rano miałem trening, więc też pływałem długo pod wodą na treningu, więc też trochę podpompowałem swoje płuca. Fajnie, fajnie jest to, że mogliśmy rywalizować. Mam nadzieję, że to nie jest pierwsza rywalizacja. Może ja z nim, może nie będę biegał na boso, ale... Na Kilimandżaro Radka zagórę następnym razem. Na rękę. Na rękę. Dobra, ja ci chciałem bardzo podziękować. Dzięki. Dziękujemy dyrekcji WUM za to, że nam udostępniła ten basenik i widzimy się w kolejnym odcinku. Tylko zwycięstwo.